Siemaneczko, w tym odcinku opowiem Wam, dlaczego tak naprawdę powstał Use Effect. Nie zapominajcie o subskrypcji i o łapce, a ja przechodzę do rzeczy. Przed komponentami funkcyjnymi używaliśmy komponentów klasowych. Tam, aby oddziaływać na tak zwane efekty uboczne, o których mówiłem w poprzednim odcinku, musieliśmy używać trzech funkcji. Komponent DidMount, komponent DidUpdate i komponent WillUnmount. No i w sumie miałem zrobić ten dedykowany odcinek o cyklu życia komponentu, ale tutaj muszę o tym wspomnieć. Więc tak jak wcześniej wspomniałem, każdy komponent ma cykl życia. W każdym z tych cyklów macie metody, które można uruchomić. Czyli kiedy instancja komponentu zostaje stworzona, to metody są wykonywane w podanej kolejności. Tutaj na ekranie w ogóle czekajcie, pokażę Wam komponent klasowy, czyli nasz article. No i zawsze przy wykonaniu tej instancji, czyli przy stworzeniu tej instancji, najpierw wykonuje się konstruktor. Czyli tutaj go mamy. Następnie jest taka bardzo długa funkcja, która nazywa się static get derived state from props. Nawet nie wiem, co ona jeszcze robi tak dokładnie, także nie będę się wypowiadał na ten temat. Następnie mamy funkcję render, a potem komponent didMount. Mamy jeszcze coś takiego jak aktualizacja, czyli aktualizacja dzieje się wtedy, kiedy zmieniamy na przykład stan komponentu i zostaje on ponownie wyrenderowany. Więc wtedy metody wykonywane są w następującej kolejności. Najpierw jest ta długa funkcja static get derived state from props, następnie jest should component update, potem mamy render, następnie mamy get snapshot before update, następnie component did update. No i już możecie powoli rozumieć, do czego nam ta ostatnia metoda i dlaczego z niej oraz dwóch innych wyszło use effect. Została jeszcze jedna metoda, czyli komponent will unmount, zostaje wykonana wtedy, kiedy komponent zostaje usunięty z drzewa DOM. To może być troszeczkę zagmatwane, ale tak jak na początku wspomniałem, z tych trzech funkcji, komponent didMount, komponent didUpdate i komponent will unmount, wyszedł hook use effect. Czyli tak naprawdę używając komponentu funkcyjnego nie musicie się martwić, po prostu wrzucacie use effect i tam piszecie co chcecie. W komponencie klasowym jest troszeczkę inaczej i tutaj musicie użyć każdej z tych funkcji, jeżeli chcecie coś wykonać w innym cyklu życia komponentu. Czyli po długim gadaniu, jeżeli chcemy odwzorować działanie use effect z naszego przykładu z poprzedniej lekcji, to musimy użyć funkcji komponent did update. Przetestujmy to w praktyce. Tak więc wpisujemy tutaj, możemy to zrobić nawet tutaj, komponent did update. I teraz pozwólcie, że skopiuję to, co napisałem tutaj. Tylko tutaj musimy sobie to zmienić na this state number. Teraz powinniśmy z komponentu funkcyjnego to usunąć. Po prostu to zakomentujmy. Po odświeżeniu mamy, tak naprawdę nie mamy nic. No i teraz, jeżeli dobrze zrozumieliście, no to ta funkcja wywoła się, kiedy nasz komponent zostanie zaupdate'owany. Więc na samym starcie tutaj nie mamy żadnego tytułu. Ale w momencie, kiedy klikniemy sobie ten zwiększ tutaj, czyli to będzie ten zwiększ, to jak widzicie mamy kliknięto 5 razy, następnie 6, 7, 8. Dlaczego tak się dzieje? No bo tak jak wcześniej wspomniałem, komponent didUpdate działa wtedy, kiedy update'ujemy nasz cały komponent. Natomiast useEffect w komponencie funkcyjnym zawiera wszystkie te trzy metody, czyli komponent didMount, no i ta funkcja, ta metoda wywołuje się na samym początku, także z racji tego, że wtedy mieliśmy na początku kliknięto 0 razy, no to możemy sobie tutaj wywołać komponent i tutaj możemy po prostu wpisać to, ale już nie potrzebujemy tego, tylko po prostu wpiszmy 0. No i w tym momencie, kiedy odświeżymy sobie stronę, to jak widzicie mamy kliknięto 0 razy, ponieważ ta funkcja wywołała się przy tworzeniu naszego komponentu. W tym momencie, kiedy klikniemy zwiększ, no to od razu pojawi nam się 5, czyli wywoła się ta funkcja. W tym odcinku tyle. Wielkie dzięki, że oglądaliście. Zapraszam do kolejnego.